Cześć. Bardzo często przy okazji tego materiału na temat Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań zadawaliście pytanie, jak uniknąć tego spisu powszechnego, czy jakoś można to uniknąć. Więc no proszę Państwa, to jest troszkę takie pytanie z rodzaju na przykład, jak uniknąć mandatów za przekraczanie prędkości. No jedynym tak naprawdę sposobem na unikanie mandatów za przekraczanie prędkości jest to, żeby przy tym przekraczaniu prędkości no, nie dać się złapać. I tak samo miejsce ma w przypadku tego spisu powszechnego. Zgodnie z artykułem 57 ustawy o statystyce publicznej, kto odmawia właśnie udziału w tym spisie powszechnym, obowiązkowy podanie informacji, no to podlega karze grzywny. Więc jakby podstawą tutaj mamy samo spis internetowy, potem mogą archimistrze dzwonić telefonicznie, albo właśnie potem mogą zapukać do drzwi. Jeżeli wtedy odmawiacie, to wtedy podlegacie karze grzywny. A więc tak naprawdę jakby proszeniem się już o to grzywnę, to jest wysyłanie jakiegokolwiek właśnie pisma do urzędu, że odmawiacie w nim udziału. To jest na zasadzie uprzejmie proszę o nałożenie na mnie kary grzywny. Więc no proszę Państwa, tyle. Pozdrawiam.